Нидерланд. Północny Нидерланд. Навигация показывает минус 5 метров над поziomem morza. Czyli depresja. Pada deszcz. Wszędzie kanały i kanaliki. Pola podzielone za chwilę kanałkami. Aby wszystko pływało. Każdy kawałek ziemi wyrywa się tu morzu, wyrywa się go wodzie, przez co kraj podzielony jest licznymi kanałkami, kanałami, ścieżkami wodnymi, co tworzy doskonałą sieć autostrad wodnych, dzięki czemu odciążają transport drogowy, rozwijając handel, w którym się specjalizują. Port w Rotterdamie jest jednym z największych portów w Europie, a być może i największy. Sznur ciężarówek. Nie widać końca. Ale tutaj sznur ciężarówek nie kończy się nigdy. Miliony ton towaru opuszcza Rotterdam. Wypływa na Europę. Mimo 17 godziny i takiego zagęszczenia pojazdów, ruch odbywa się w miarę płynnie. Co ciekawe, ale tutaj ludzie jeżdżą z ciężarówkami, a ciężarówki jeżdżą z osobowkami od 60 lat. Tutaj ludzie nauczyli się poruszać po drogach i komunikować się wzajemnie. Wszystko odbywa się płynnie. Nie ma niepotrzebnych ruchów. Ci ludzie wracający z pracy osobówkami i ciężarówki wywożące towar z Rotterdamu spotykają się tu codziennie.